Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo gorąco na dzisiejszym spotkaniu, na tej wyjątkowej, specjalnej medytacji, którą przygotowałam na takie podsumowanie, zakończenie całego naszego 30-dniowego wyzwania. Medytacji w wyjątkowym miejscu. Dzisiaj chcę was zaprosić do tego miejsca. Jest to miejsce, w którym 2 lata temu przez ogrom czasu próbowałam nagrać swoje pierwsze wideo. Prób było tak dużo, że całą pamięć telefonu zapełniłam. Ponad 170 podejść właśnie w tym miejscu. Ale to miejsce jest dla mnie na tyle niezwykłe, ponieważ jest ono w otoczeniu, w moim patrzeniu, jednego z najpotężniejszych drzew, jakie istnieją. Cedru. Tutaj, za mną, ogromny, mocny, potężny, stabilny cedr. I nie bez powodu wybrałam to miejsce dzisiaj, jako miejsce, w którym chcę zrobić z wami dzisiejszą medytację, ponieważ dzisiejsza medytacja chciałabym, by była takim podsumowaniem wszystkiego, osadzeniem, ale osadzeniem w waszej głębi, żeby ta medytacja dała wam poczucie siły, mocy, żebyście mogli doświadczyć, że nieważne, co się zadzieje w waszym życiu, nieważne, jakie okoliczności się zadzieją, wy wewnętrznie macie moc, mądrość i możliwość poradzenia sobie z każdym, absolutnie każdym wyzwaniem, które spotkacie na swojej drodze w życiu. Zapraszam was z przestrzeni serca, bardzo gorąco, na dzisiejsze spotkanie w wyjątkowym, przepięknym, cudownym, cedrowym lesie. Niech moc tych drzew, siła i potęga tej medytacji osadzą was i pozwolą wam dotrzeć do potęgi i mocy, jaką macie w sobie. Jeśli jesteście gotowi, to zapraszam. Dzisiejsza medytacja wyjątkowo, jeśli masz taką możliwość, to fajnie, jeśli będziesz mógł ją poprowadzić dla siebie w otwartej przestrzeni. Stojąc gołymi stopami na ziemi, na trawie, ponieważ wtedy będziesz mógł poczuć i przyjąć do siebie ogrom i potęgę całej energii wszechświata i potęgi ziemskiej, która ma się połączyć i wypełnić twoje ciało, napełnić twoją przestrzeń i twoje pole energetyczne, uzupełnić wszystkim tym, czego zabrakło, wszystkim tym, co zostało gdzieś nadszarpnięte. Tą medytacją chcę ci pokazać i pomóc ci dotrzeć do tego, w jak prosty sposób, w bardzo krótkim czasie, możesz odzyskać wewnętrzny spokój, stabilność, poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim poczucie, że ty dasz radę. Ty, że możesz. Że możesz wszystko. Dzisiejsza afirmacja. Dzisiejszą afirmację usłyszysz za chwilę. Jeśli jesteś gotowy, to zaczynamy. Zamknij oczy. Stań gołymi stopami na ziemi. I zacznij dawać uwagę swojemu oddechowi. Ręce wzdłuż tułowia. Pozwól, by swobodnie opadały twoje dłonie. Ramiona swobodnie opuszczone. Głowa prosto. I powoli zacznij zanurzać się w przestrzeń swojego oddechu. Dawać uwagę swojemu ciału i czuć otaczającą cię przestrzeń.
zauważ lekki powiew wiatru. Poczuj jakość otaczającego cię powietrza. Poczuj jego gęstość. Pozwól sobie całym ciałem nasycić się tym, gdzie jesteś. Otulić. Niech to cię otoczy i wypełni. Głęboki wdech i głęboki wydech. Nabierz powietrza przez 4 sekundy i wypuszczaj je przez 4 sekundy. Kolejny głęboki 4-sekundowy wdech. Zatrzymaj. I kolejny 4-sekundowy wydech. Dając uwagę swojemu oddechowi. Zauważaj też wszystko to, co dzieje się wokół ciebie z twoim ciałem. Wszelkie podmuchy wiatru, mniejsze, większe. Zauważaj to. I pamiętaj, że to wszystko, co teraz się dzieje podczas tej medytacji, nie dzieje się bez powodu. Natura i całe otoczenie reaguje na ciebie, na twoją istotę, twoją jakość i twoją energię. I pozwól sobie przyjąć to wszystko w pełni, zanurzając się w czucie i doświadczanie każdym kawałeczkiem swojego ciała, każdym centymetrem, milimetrem swojej skóry. Chłoń energię ziemi, powietrza, wszechświata, nasycając się nią po same brzegi. I wyobraź sobie, jak z góry spływa na ciebie jasne, świetliste światło, otulając cię i wypełniając energetycznie. O jak poprzez stopy łączysz się korzeniami z ziemią, pobierając życiodajną energię, osadzając się stabilnie, mocno stając na własnych nogach. I poczuj tą potęgę. Być może pierwszy raz jesteś w stanie tego doświadczyć, że nie jesteś oderwany, a połączony z ziemią i wszechświatem, siłą energii i wibracji. I przyjmij do siebie te jakości. Niech one cię wypełnią, spotykając się w przestrzeni serca, napełniając cię całego. I następnie przenieś swoją uwagę do centrum swojej głowy. Tam świadomością i oddechem pobudź to miejsce do życia, wypełniając je energią wszechświata, dając swoją uważność, napełniając własną energią, pobudzając do życia i aktywując wszystkie jakości, które stoją za tym potężnym centrum energetycznym. Połącz się z nim dzisiaj i poczuj tą jakość. Intuicja. Niech ona cię prowadzi.
I następnie przenieś swoją uwagę do centrum swojego gardła, napełniając je energią wszechświata, wypełniając swoją ważnością, ożywiając i aktywując to potężne centrum energetyczne. Lekkość mówienia, wyrażania się. Niech to sprzyja Tobie dzisiaj, by być sobą prawdziwym. I następnie przenieś swoją uwagę do centrum swojej klatki piersiowej. I w tym miejscu niech się zderzą i połączą potęgi wszechświata i potęgi ziemskie. Cała potężna energia niech wypełni Cię i uzupełni, dając to, czego brakuje, abyś mógł rozpocząć życie w pełnym potencjale swojej istoty. I każdym kolejnym oddechem niech Twoje serce się otwiera, a Twój umysł i mózg dostosowuje swoje fale do jego rytmu. Oto w tym miejscu chcę, byś powiedział na głos, mocno, dosadnie, dając uwagę każdemu dźwiękowi tej afirmacji. Ja jestem. I poczuj to. Ja jestem. I niech to się w Tobie osadzi. Tu i teraz. Ja jestem. I poczuj, jak Twoje stopy jeszcze mocniej chłoną ziemską energię. I poczuj, jak przez czubek Twojej głowy jeszcze mocniej wpływa czysta, jasna, świetlista energia wszechświata, najwyższej jakości. Ja jestem. I poczuj to. Tylko tyle i aż tyle. To wystarczy. Tu i teraz. Przyjmij do siebie tą siłę. Przyjmij do siebie tą potęgę. Tych dwóch słów połączonych w najpotężniejszą afirmację, jaka kiedykolwiek istniała. Niech wszystkie Twoje cząsteczki wrócą do Ciebie, wypełniając Twoją przestrzeń, Twoje pole energetyczne, tworząc piękną, cudowną aurę, świetlistą wokół Ciebie. Ja jestem. Niech ta afirmacja prowadzi Cię w dzisiejszym dniu i w każdym kolejnym,
Kiedy zadecydujesz, by ją zrobić. Kiedy zadecydujesz, by przypomnieć sobie o tym, co w tobie wewnętrznie, jakie siły i moce masz w sobie, o których być może zapomniałeś. I głęboki wdech. A wraz z nim głęboki wydech. Połóż swoją lewą dłoń na sercu, a na lewej dłoni prawą. I poczuj jakość swojego serca, swoją potęgę i moc. Przyjmując do siebie i przypominając sobie, kim jesteś naprawdę. Jako dziecko ziemi i wszechświata, obdarzone potęgą i mocą zmiany, transformacji i kreowania swojego życia. Według tego, czego pragniesz i czego potrzebujesz z poziomu serca. I niech te energie cię wypełnią. A ty, dziękując sobie, dziękując ziemi i dziękując wszechświatowi, przyjmij je do siebie z miłością. Niech otworzą cię na życie w obfitości, na lekkość życia, wolność i pełnię. I kolejnych kilka oddechów i powoli zacznij wracać do siebie, do swojego ciała, do swojego nowego życia, do nowej jakości, która na ciebie czeka. I kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję, kochani, że byliście dzisiaj ze mną. Czekałam na ten dzień. Na ten dzień i tą pogodę, by móc dla was poprowadzić tą afirmację w wyjątkowym, potężnym miejscu. Niech ta afirmacja prowadzi was przez dzisiejszy dzień, dając wam siłę i moc tego, kim jesteście naprawdę. Dziękuję, kochani, że byliście ze mną. Dziękuję wam za cudowne, wspaniałe komentarze, za wasze słowa pełne wdzięczności i miłości. Dziękuję za te 30 dni, które razem spędziliśmy. I zapraszam was w głęboką przestrzeń wewnętrznej pracy, docierania do tego, kim jesteś na najgłębszym poziomie swojej istoty. Do kreowania życia według pragnień serca. Dziękuję i do zobaczenia. Pozdrawiam was i ściskam.